Zespół szkół imienia Marii Konopnickiej w kościanie obchodził 50-lecie istnienia. W ramach świętowania jubileuszu wykonany został mural. Mural przedstawia tancerkę otoczoną rekwizytami przynoszącymi skojarzenia z kościańską placówką. Odsłonięcia w obecności uczniów dokonały władze powiatu kościańskiego. Zwieńczeniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie. Dzieło wykonane zostało przez mural studio działające przy fundacji przedsiębiorczości Młodzieży z woli kosonowej. Koszt jego wykonania wraz z projektem wyniósł 9 tysięcy złotych, sfinansowany został ze środków budżetu powiatu kościańskiego.